Cześć, po raz kolejny jesteśmy w Chorwacji. Dzisiaj Wam przedstawię taki nasz luźny dzień. Mamy w planach plażę, później wieczorne wyjście gdzieś tutaj na miasto i nic specjalnego. Inne dni będą inne atrakcje. Na razie pierwszy dzień taki spontan będzie. Mamy godzinę 7 rano, idę po pieczywko dla całej grupy. Wszyscy śpią jeszcze, ja jak zwykle już po kawce, także idę, kupię jakieś pieczywo i po śniadanku na plażę. Także oglądajcie. 2 lata nie byłem w tej miejscowości i trochę się pozmieniało to też na plaży. Zaraz Wam pokażę, odwrócę kamerę. Ale doszły chodniki, nie chodniki. No i ludzi w tym roku jestem na początku lipca i ludzi sporo. Zobaczcie sami. Tego chodnika nie było. Był tutaj tylko taki ubity żwirek, teraz jest chodniczek porobiony. Ludzi jest godzina 11. Ludzi już sporo. My idziemy, zobaczymy sobie, jak to jest tam na końcu, co tam zrobili. To na końcu kiedyś była plaża z możliwością zwierząt. Zobaczymy. Tu jest więcej, no? Kwestia, że tu są kamienie większe. Bo tu dojście jest nie od miasta, tylko tu jest dojście od, no tu od kempingów, nie? To jest bardzo duże miejsce. Te plaży, plaża ze zwierzętami. Także. Ale akurat było godne zejście do wody, jest prawie piaseczek, nie? No. Dalej tu już skały, tam już chyba nie ma przejścia żadnego. Myślałem, że będzie przejście do drugiej miejscowości, ale niestety nie. Ale tu już nie ma przejścia. Chyba, że po skałach, ale to jest ryzykowne, w klapeczkach. I tam w tle dalej cała miejscowość. Miejsce na ramkę, widać daleka tam wysepkę tam. Zrobimy zdjęcie i elegancko mamy portret. Słońce już zachodzi, także ładnie widać. Miasto się tak porządkuje. Tam tu port. Pójdziemy dalej, pójdziemy teraz w stronę plaży Pina Beach. Zobaczymy, jak tam wygląda. Bo stąd są same wdzięczki z delfinami. Z delfinką. Nie, może zobaczymy, jaką łódkę mają. To jest ta druga łódka. No, to jest inna sam, to jest inna. Wieczer. Co? Nie, no nie mam 5 lat, więc jak będę tam walić kopę. Mogę w setkę walnąć, ale to nie kopę. O, 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 o. Tu mi się podoba. Nie będę kopał, kurde. Co?
Jedziemy? No nie, poczekaj, zaraz przyjdziemy, zobaczymy. No. Tu sobie możesz kupić jakieś, wiesz, ładne takie buteleczki, nie? A teraz my będziemy sobie jechać tą pociągiem, ciuchcią na koła, nie wiem, zobaczymy gdzie pojedziemy, jaką rundkę. Koszty 4 euro dorosłe, 3 euro dziecko. Jedziemy, zobaczymy gdzie dojedziemy. No i cała wycieczka dookoła Pakosztany. 10-20 minut, jakoś tak, no. Taką oto ciuchcią, z taką uśmiechniętą buźką. No to fajna taka. Zobaczyliśmy co jest chociaż w okolicy. Dobra, teraz idziemy dalej zobaczyć tutaj plażę. Zobaczcie jakie duże liście ma to drzewo. Co to jest za drzewo? Jakie porównanie? Nie wiem. Ręki. Jesteśmy teraz tutaj w Pinna Beach na kempingu. Powiem wam, że spory ten kemping jest. Dużo ciekawych. Jest basen jaki mniejszy dla dzieci, plac zabaw. Mają dwa bary chyba. Dalej nie siedzieliśmy, bo już wychodzimy stąd. Ale bardzo fajnie, parcele są i duże i małe. Także ciekawe jest jak to wychodzi jeszcze cenowo. Tutaj tak z ciekawości będę musiał wejść na stronę zobaczyć. Ale ośrodek bardzo przyjemny. W cieniu, bo są drzewka. Także warto też tutaj można zajrzeć.